Ja lubię robić. Mam naturę zdobywcy i to jest dobre, daje to determinację do tego, żeby działać, żeby kończyć projekty. Natomiast przeszkadza w tym, żeby je doceniać, te, które już zrobiłem. I teraz ten COVID-19 jest chyba dobrym momentem do tego, żeby wrócić do tego, co zrobiłem, do tego, co zrobiliśmy. Zobaczyć, jak to wygląda po czasie, tak żeby znowu może inną energią i perspektywą wrócić do tego, mam nadzieję, już niedługo. Dzisiaj oglądam film, który zrobiłem już jakieś dawno temu, nie wiem ile, 2 lata pewnie albo coś, którego nie widziałem rok. Cała historia zaczyna się już w trzeciej pewnie klasie liceum, wtedy kiedy na polskim mieliśmy wiersz Różewicza i wtedy kiedy z moją koleżanką Izą i całą klasą czekaliśmy na zajęcia z historii sztuki, zaczęliśmy to recytować, bo zdaje się, że to był wiersz, który mieliśmy recytować na polskim. Ale zrobiliśmy coś takiego, że wymienialiśmy się poszczególnymi wersami. Ona coś mówiła, ja coś mówiłem, ona coś mówiła. I to u mnie urosło wtedy właśnie do takiej wizualizacji romansu. Pracowaliśmy zupełnie spontanicznie, improwizując. Na miejscu dopiero przekonałem się, jakie światło. Pracowaliśmy ze światłem zastanym, dziennym. Z tym, ile jest malin albo ile jest kwiatów. Z malinami było zabawnie, bo dzień wcześniej pani zerwała wszystkie maliny albo ich większość. Także miało być pełne pole malina. Tych malin szukaliśmy. Ja tutaj sięgnąłem po 2 kobiety, pytając, co gdyby w raju były 2 Ewy. Takie ujęcie właściwie testowe, pierwsze, kolejne było tym właściwym. Natomiast właśnie ta niedoskonałość tego ujęcia, zresztą do którego Arek miał pretensje, że użyłem to ujęcie, a nie to drugie, udane, użyłem właśnie po to, że jest bardziej prawdziwe, bardziej naturalne, a ona ma być bardziej taka niewinna i naturalna, zwykła. Z Arkiem rozumiemy się bez słów i jak ja nakreślam mu, jaką sytuację chciałbym z tego osiągnąć albo jaki efekt, to on jako operator obrazu świetnie potrafi moją wizję przelać na film. Madeleine, która na tą okazję zaprojektowała stroje, kierując się właśnie tą niewinnością Halki albo takich bogini. Emi jest tą postacią, która pojawia się w domu głównej bohaterki. Jestem taką, że tak powiem, kuzynką z miasta, która przyjeżdża do dziewczyny, która żyje gdzieś sobie w spokoju i w słodkiej nieświadomości na łonie natury. Zabawą, taką beztroską omamia, czy namawia do brudnych myśli główną bohaterkę Marcelę. I pojawiający się element malin, czyli tego, co będą kosztowały. Tutaj w tequilicha też mają maliny, czyli to jest takie skojarzenie z alkoholem, ze spijaniem jak gdyby owoców. Warkoczami, też spontaniczne, też na miejscu. Jakby przeciwności siebie określają. I tutaj, żeby pokazać przyjemność, sięgnąłem tak naprawdę po ból. Piękna praca Megi, jeżeli chodzi o make-up i stylizację włosów. Taka fajna naturalność, atrakcyjność, ale nadal naturalność. Fajny, bo taki naturalny jest, taki prawdziwy, w sensie tak, abyśmy dosłownie podglądali te dziewczyny. Ja nie chciałem, żeby one tak zupełnie grały, czy nie chciałem ich ustawiać w takich, a nie innych pozycjach. Są to osoby, które dopowiadały swoją historię, swoje gesty. Czuły się przed kamerą naturalnie i to widać w tym. Ogromna przygoda. Jakby wynik czy film jest tylko takim ukoronowaniem tego. W sensie tylko, bo jest jakby zmontowaniem ujęć, jest jakby taką dokumentacją tego. Zuse zrobiła fajne foty, które pokazują tą naszą pracę na planie zdjęciowym.
To taka fajna pamiątka z planu, ale też taka, która pokazuje, w jaki sposób pracowaliśmy. To, co jest ważne dla mnie w ogóle, to jest proces. I to są ludzie, którzy w tym procesie uczestniczą, współpraca ludzi, dzielenie się talentami, wymiana zdań i tak dalej. Więc jakby ta największa przygoda, mam wrażenie, że miała miejsce na planie zdjęciowym. Nawet gdyby ten film nie powstał, to, co tam się działo, było zupełnie wyjątkowe. I dla samego tego faktu warto jest to zrobić, warto było to zrobić i mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję kiedyś to zrobić. Dzięki.